Znajdujemy się w Pałacu Tłokinia. Jest to pałac, który znajduje się 4 km od Kalisza, także niedaleko. Kalisz to najstarsze miasto w Polsce, więc myślę, że wyjątkowe miejsce do odwiedzenia. A Pałac Tłokinia to też świetne miejsce, by tutaj właśnie odpocząć. Jesteśmy położeni wśród 6 hektarów pięknego parku. Jest gdzie pospacerować, gdzie się wyciszyć. A nasze wnętrza myślę, że zachęcają do przeniesienia się w czasie. Nasza karta menu jest zmieniana w ciągu roku. Bazujemy na sezonowości, bazujemy na świeżych produktach, bo zależy nam na tym, żeby ta jakość tego smaku, który serwujemy naszym gościom, była po prostu jak najwyższa. Są tutaj dania polskie. Zależy nam na tym, żeby te dania były przystępne i przypominały o naszej kuchni domowej, ale podane trochę w innym stylu. Jest dużo inspiracji kuchnią francuską. Nad wszystkim czuwa Andrzej Klimek, nasz szef kuchni. Od samego początku tak naprawdę jest z nami, co goście doceniają i chętnie do nas wracają. A cóż można zjeść? Na pewno pyszną kaczkę, która w Wielkopolsce jest takim ważnym daniem, myślę, że dla każdego Wielkopolanina. Więc u nas kaczka confit, koniecznie do spróbowania z kopytkami. Jest oczywiście żurek, który też Polacy bardzo lubią. Pojawiają się też pierożki z dziczyzną, z racji też tego, że pan Chrystowski, czyli pierwszy właściciel pałacu, był myśliwym. Jest to takie nawiązanie do jego hobby tak naprawdę, stąd ta dziczyzna. To jest nasze miejsce na ziemi. Tak naprawdę od samego początku zaczęło się to taką naszą prywatną historią. Szukając miejsca na swój własny ślub lata temu, nie mogliśmy znaleźć takiego miejsca, bo było ciężko tutaj w regionie i kiedy pojawiła się możliwość kupienia pałacu i jakby odrestaurowania, chcieliśmy właśnie stworzyć takie miejsce, które będzie tworzyło niepowtarzalny klimat, będzie dawało możliwość powiedzenia właśnie tego słowa tak i zachowania tego wszystkiego w pamięci.